Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Firma Bartuś kupiła prostokątną działkę budowlaną, którą ogrodziła, stawiając wokół płot o długości 360 metrów. Jeden bok tego prostokąta jest dwukrotnie dłuższy od drugiego. Ile arów ma ta działka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc co? Wiemy, że działka jest w kształcie prostokąta i jeden bok jest dwukrotnie większy od drugiego. Czyli tu dam x, a tutaj 2x. Więc skoro tu mamy 2x, to na górze też będą 2x. Skoro z lewej strony jest x, to z prawej też będzie x. Ile łącznie mam tych x-ów? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 6x-ów, to się równa. Ile tego płotu wykorzystano? 360 metrów. Więc teraz, żeby policzyć, ile 1x wynosi, to obie strony podzielę przez 6. Więc x to się równa 360 podzielić na 6, więc x to będzie 60 metrów. Więc skoro 1x to 60 metrów, a 2 razy więcej, 2 razy 60, to wychodzi 120 metrów. No i teraz mam już wymiary. Ta działka ma kształt prostokąta o wymiarach 120 na 60. Żeby policzyć pole powierzchni, wystarczy pomnożyć długość jednego boku przez długość boku sąsiedniego. Ile to będzie? 6 razy 12 to jest 72 i 2 zera dopisuję. I to będzie oczywiście w metrach kwadratowych, ale pytanie brzmiało, ile arów ma ta działka? Arów, czyli trzeba wiedzieć, że jeden ar to jest 100 metrów kwadratowych, a my mamy 7200 metrów kwadratowych. Trzeba to zamienić na ary. Więc wystarczy tą liczbę podzielić przez 100, to nam wychodzą 72 ary. I to jest odpowiedź B. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.